Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery zawodnika. Ten odcinek będzie arcyciekawy, myślę, ponieważ rozegramy sobie całe Row R. 6 konkursów, 2 drużynowe. Mam nadzieję, że wystąpię. No i słuchajcie, no zobaczmy powołania. Drużynowo Row R jestem w drużynie w konkursie w Tromso. A, no tak, zaczynamy w Tromso, potem mamy Lillehammer i na końcu mamy Vikersund, kończymy. W poprzednim odcinku mieliśmy Mistrzostwa Świata, tutaj są oficjalne wyniki, jak możecie zobaczyć podia. My zdobyliśmy jeden medal, Polska ogólnie w drużynówce, nieźle skakaliśmy, no ale Austria, zobaczcie jaka przewaga nad nami, Austriacy mieli ogromną przewagę. W mixie, z tego co pamiętam, to było 5. miejsce, więc tragicznie nie było. Tutaj indywidualnie w Trondheim byłem na 5. miejscu, też nie było źle, no a tutaj indywidualnie w Vikersund nie pamiętam dokładnie, na którym miejscu byłem. No i dzisiaj mamy Rower, jeszcze nie ma wyników, ale wyniki będą. No i słuchajcie, co? No i powołania to już widzieliśmy. Trening, no właśnie, trzeba zrobić trening. 3 treningi możemy zrobić wszystkie naraz. W turnieju 4 skoczni tak robiłem wszystkie naraz, czy nie? Nie w turnieju 4 skoczni, na Mistrzostwach Świata robiłem wszystkie naraz treningi. Nie zrobimy sobie wszystkich naraz, zrobimy sobie trening przed każdym konkursem. Najpierw lecimy z Tromso. No i z belki 5, 132 metry, świetne warunki, ale jak ja spóźniam, jak ja tak zaczynam, to ten rower nie będzie zbytnio na wysokim poziomie w moim wykonaniu, ale spokojnie, to był pierwszy skok, ja muszę się też wczuć w gierkę i tak dalej. Rozumiecie jak to działa, nie? To był spóźniony pierwszy skok, teraz troszeczkę za wcześnie, ale 132 metry, czy było 132 metry, to jest pytanie, jest równo, trening zaliczony. No to lecimy, pierwszy konkurs, ale zaczynamy od konkursu drużynowego chyba, terminarz, tak, mamy konkurs drużynowy pierwszy, trzymajcie kciuki. Polska w składzie takim jak na Mistrzostwach Świata, w tym konkursie drużynowym na skoczni dużej, czyli Andrzej Stenka, Klemens Moranika, Jakub Wojtala i Jakub Wolny. Aktualnie zajmujemy miejsce 5, no ale to jest seria próbna, więc na spokojnie taki trening też nie było idealnie w tym treningu naszym. O, teraz było dobrze, teraz było świetnie i lepszy skok w gorszych warunkach, ale też z wyższej belki. Drugie miejsce, no i teraz gdzie my jesteśmy tutaj? I Jakub Wolny skacze przeciętnie, bardzo przeciętnie. 6. pozycja polskiej reprezentacji po serii próbnej, no to słabo. Słabo. 5. pozycja, Andrzej Stęgała nieźle skoczył, Klemens Morańka lepiej, no i teraz czas na mnie. 152 metra aby prowadzić, spokojnie tyle skoczy, no to jest ogromna przewaga jakiejś tam reprezentacji, a ja nieźle wyszedłem z progu, nieźle się wybiłem. Tutaj nic się nie leci aż tak wysoko nad ze skokiem, no i trzeba ciągnąć te skoki. 137 metrów to jest dobra odległość. No i trzecie miejsce po pierwszej serii, brawo dla Kuby Wolnego, 134,5 metra, zdecydowanie lepszy skok Kuby niż w pierwszej serii, ja tutaj indywidualnie najlepszy z Polaków jestem. No i druga seria, 132 metry Andrzeja Stękały, Klemens Morańka, dobrze, jeszcze lepiej skaczę, no i teraz moja kolej, 137 metrów, co ja gadam, jakieś głupoty. No i niezłe wyjście z progu, ładnie, od razu przyszedłem na nardy. Ładna rotacja była, super rotacja była, no i dlatego skoczyłem tak daleko, 138 metrów. No i zobaczmy, 1000 punktów jeszcze nie przebyliśmy, trzecie miejsce i Kuba Wolny. Świetny skok Kuby Wolnego, 133 metry, no może nie świetny, ale bardzo dobry. No i mamy drugie miejsce, świetny wynik, Klemensa Morańki, 8 indywidualnie, w ogóle z Polaków, 3 Polaków w czołowej dziesiątce, nieoficjalnie, indywidualnie. Austriacy są świetni w tym sezonie drużynowo, świetnie, brawo dla Austrii. No my drugie miejsce, jest się z czego cieszysz, oczywiście, to jest Row R. I te punkty tutaj liczą się do klasyfikacji Row R, także każdy skok tutaj ma znaczenie. A teraz przejdźmy do konkursu indywidualnego, ale przed konkursem indywidualnym mamy klasyfikację generalną. Tutaj ja walczę z Janem Herlem, no przewagę nad Danielem Andratandem mam dużą, sporą, no. Tutaj walczę z Janem Herlem, Kuba Wolny troszeczkę uciekł, ale to też nie jest jakaś potężna przewaga. 6 konkursów indywidualnych, jeszcze się wszystko może wydarzyć. No i zaczynamy, konkurs indywidualny w Tromso, HS 142. No i tutaj te kwalifikacje również mają znaczenie, ponieważ ta nota z kwalifikacji również włącza się do tej klasyfikacji Row R. Także wszystko ma znaczenie, nie można popsuć tutaj skoku i nie popsułem na szczęście. Na szczęście nie popsułem, no i skaczę tak... No tak, jako tako, no tak, no nie było jakiegoś błysku fenomenalnego, tak to wygląda kwalifikacje. Karl Geiger, najlepszy z Polaków, Jakub Wolny, potem Aleksander zniszczą nieźle. I zaczynamy pierwszą serię konkursową, no tutaj oczywiście trzeci od końca skacze 141,5 metra, czyli nikt nie doskoczył do HS-u chyba, tak mi się coś wydaje.
No i zobaczmy. Nie, zrobiliście z progu. Troszeczkę, nie wiem, czy niezbyt pasywnie, ale mam wysokość, ale zabrakło. No nie ma noszenia, nie ma noszenia. Siódma pozycja, czyli będę w dziesiątce. Dokładnie na miejscu ósmym. Gdzie jest Jan Herl? Jan Herl jest za nami. Bardzo dobrze, to mi się podoba. No i czas przejść dalej, do drugiej serii dokładnie. 133,5 metra by prowadzić, no ale ósme miejsce nie jest źle, ale... No te warunki nie pozwalają odlatywać daleko bardzo, chociaż teraz niezłe wyjście z progu, ładnie trafiłem na próg i lecę, lecę do tej czerwonej linii, było blisko, będzie, musi być pierwsze miejsce, jest pierwsze miejsce, świetne noty, 135 metrów, świetny skok to był, ale zobaczcie jaki tutaj wysoki poziom rywalizacji, Jan Herl na szczęście za nami, czyli odrobimy, nie wiem czy nawet nie przegonimy. No kurczę, no naprawdę myślałem, że to, a to tylko o dwa miejsca, aby to wydaje mi się, że to był świetny skok w moim wykonaniu. Druga odległość tej drugiej serii, także no, no było dobrze, no ale jednak, no inni mieli przewagę, no i wykorzystali. W klasyfikacji generalnej, no tutaj zobaczcie, 22 punkty do Jana Herla, to się dało zrobić, jeszcze 5 konkursów. Zaszła ogromna zmiana, został zmieniony system przeliczania tych wyników Row R, no i to jest zdecydowanie bardziej efektywne i efektowne, ponieważ widzimy wszystkich zawodników i wszystkie wyniki 76 zawodników, czyli wszyscy, to są klasyfikowani w Pucharze Świata. No zobaczcie, kto prowadzi? Mariusz Lindwik, Jan Herl, Daniel Huber. Ja jestem na czwartym miejscu. No przewaga malutka, malutka naprawdę przewaga, tutaj się jeszcze wszystko może zmienić. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej zmianie. Ja myślę, że to jest ogromna zmiana, oczywiście na plus. No i możemy, no możemy więcej zobaczyć po prostu, tak? Dobra, dalej, co mamy dalej? Terminarz, no i Lillehammer, mamy również konkurs drużynowy. Także zobaczmy, czekajcie, powołania. Drużynowo nic się nie zmieniło, no drugie miejsce to jest, no drugie miejsce jest w porządku. Przed konkursem jeszcze trening na Lillehammer HS140 na jedną gwiazdkę. Czy nam się to opłaca? No opłaca, no zawsze jakieś tam statystyki. 127 metrów z belki drugiej, metr na sekundę wiatru pod narty. Świetne warunki do latania na Lillehammer. No i na spokojnie, 127 metrów, nawet dalej poleciałem. To trening na jedną gwiazdkę, było widać. No i czas na kolejne dwa konkursy w Norwegii. Mamy znowu konkurs drużynowy i indywidualny. Zaczęliśmy serię próbną przed konkursem drużynowym. Gdzie jest Polska? Oho, ho, 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 jeden. To ta seria próbna do kosza. Do kosza na śmieci. Aj, dziewiąte miejsce polskiej reprezentacji, dwa upadki. No fatalnie, fatalnie zaczęliśmy tą serię próbną, ale na szczęście tylko, to jest tylko seria próbna. W konkursie mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepiej. No i ostatecznie ósme miejsce, czyli byśmy zakwalifikowali się do drugiej serii, ale... Ale ja chcę właśnie takie skoki. Andrzej Stęka, 138 metrów. Klemens Murańka, słabiej, niestety słabiej, 126 metrów. No i czas na mnie. Muszę daleko skoczyć, odrobić trochę to, co Klemens zepsuł. Zobaczmy, dobre wyjście z progu, ale nie wiem, czy niezbytnio się położyłem na narty. Aj, to nie jest dobry skok. W sensie, no 133,5 metry, no... Przyzwoite, przyzwoita odległość, ale Andrzej Stęka był lepszy, no i Jakub Wolny, 138 metrów, on nadrobił zdecydowanie, miał o wiele lepsze noty niż Andrzej, piąte miejsce polskiej reprezentacji, no mogło być lepiej, jakby nie patrzeć, ale 137 metrów Andrzeja Stękały, 133,5 metra Klemensa, poprawił się, no to ja też się muszę poprawić, czwarte miejsce Polaków, będzie podium, musi być podium, walczymy o podium. No i uwaga, tylko żebym nie zepsuł wyjścia z progu, nie zepsułem i lecę o wiele lepiej, o wiele lepszy skok będzie. Nie, nie ma o wiele lepszego skoku, a wydawało mi się, że to jest lepsze wybicie. Warunki słabe, 134 metry, czwarta pozycja i trzecie miejsce, Kuba Wolny, to jest to, Kuba Wolny ratuje. No właśnie, po tym poznaje się zawodnika w formie, uratował tak naprawdę podium polskiej reprezentacji, skoczył wyśmienicie, trzeci indywidualnie, no i fajnie. Czas na konkurs indywidualny, oczywiście walczymy z Janem Herlem, ale walczymy też w klasyfikacji Row R, to wiecie, to wszystko, to jest te noty punktowe, ogólnie suma wszystkich skoków się liczy w Row R, więc będę to powtarzać. Bardzo ważne, to też skok, dobrze, że się nie wywróciłem, bo miałbym stratę 33 miejsce, fatalna nota, no i niestety. No właśnie, tak jak mówiłem, że każdy skok, każdy punkcik jest ważny, czy w kwalifikacjach, czy w konkursie drużynowym, czy w konkursie indywidualnym, no to tak tutaj stracę i to dużo. Stracę i to dużo, niestety 35 miejsce, no nie ma się czym chwalić. Ale może w konkursie indywidualnym będzie lepiej, oby, bo też walczymy, przypominam, w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z Janem Herlem. Tracimy niewiele, tam 20 około punktów, tak? Do Jana Herla...
lepsze wyjście z progu, ale nie wiem, czy niezbyt pasywnie, ale wysoko lecę za rozmiar skoczni, poleciałem, ależ fantastyczny skok, ale jakie miałem warunki, świetne, prawie 2 metry na sekundę, no brawo, wykorzystałem, Andrzej Stękała w formie, oj tak, Andrzej Stękała jest w formie, Aleksander Zniszczo też jest w formie, kurczę, Klemens Monaka też nie jest źle, brawo, Paweł Wąsek również będzie w drugiej serii, także mamy 6 Polaków, jeżeli dobrze liczę, w drugiej serii, 1, 2, 3, 4, 5, jeszcze Kuba Wolny, no Kuba Wolny chyba awansuje, nie? Kuba Wolny nie awansował. A już co tu się wydarzyło? Ależ mamy zaskoczenie. Ojojoj, i to może się dużo zmienić. Tam w może. To się. No, dużo może. To może przynieść dużo niepożądanych dla Kuby skutków. Ten brak awansu drugiej serii. Piąte miejsce. Andrzej Stęka prowadzi. No i zobaczmy. Czyli 5 Polaków, a myślałem, że będzie 6 w drugiej serii. To byłby świetny konkurs, świetne warunki, no i tylko to wykorzystać, tylko polecieć daleko. Świetne wyjście z progu, trafiłem na próg i leć, leć daleko za to tej czerwonej linii i doleciałem! Chyba będzie pierwsze miejsce, no musi być pierwsze miejsce, fenomenalny skok! I 2 Polaków na 2 pierwszych miejscach, Andrzej Stękała tutaj skacze świetnie. Przewaga spora, no w sensie no spora, na 5 punktów, prawie 5 punktów. Brawo dla Andrzeja Stękały, ja wyprzedziłem Jana Herla, co oznacza, że wyprzedzę go pewnie w klasyfikacji generalnej. Tak jest, wyprzedziłem Janka w klasyfikacji generalnej, do Kuby Wolnego tracimy niewiele. I tu będzie walka do końca między 2 Polakami i Austriakiem. Ważna jest również klasyfikacja Row Air, także zobaczmy. Potężna tabela, Jan Herl prowadzi, proszę bardzo. Czy to jest duża strata? Troszeczkę jest, ale będziemy mieć teraz konkursy na Wikersund, gdzie się naprawdę da dużo odrobić, albo też stracić. Pierwszy raz będziemy rozgrywać konkursy na Wikersund w ogóle, także mam nadzieję, że będzie na co popatrzeć, zakładając oczywiście, że jakoś tam dobrze mi pójdzie, jakoś sobie dobrze poradzę na Wikersund, ale tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to no nie czuję jakoś bardzo tej skoczni w DSJ-cie, więc zobaczymy. No może to będzie jakiś ten przeskok, może to będzie ten kamień milowy i poczuję w końcu tę skocznię, tak samo jak na Innsbrucku. Nigdy nie czułem, a tutaj w karierze zawodnika świetnie mi się skakało w turnieju 4 skoczni właśnie na tej skoczni. Dobrze, trening na Wikersund, szybciutko robimy. Z belki 8, zaledwie 205 metrów, to nie jest jakoś wygórowana odległość. Nie wiem dlaczego, zaraz się pewnie przekonamy. Zobaczmy. Za bardzo się chyba położyłem na narty, ale jako tako lecę. Oczywiście tutaj będę z F1, F2, bo na mamutach zdecydowanie wolę właśnie tak skakać. 207,5 metra, zaliczyłem trening, ale rzeczywiście ta odległość nie jest jakaś bardzo wysoka. No i czas chyba na najciekawszą rzecz w tym odcinku, ponieważ konkursy 2 indywidualne na Wikersund, no mam nadzieję, że będzie się działo. Walczymy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, walczymy w klasyfikacji generalnej Row Air. Naprawdę to można jeszcze wszystko odrobić. Konkurs nocny, kwalifikacji na początku oczywiście, 40 zawodników się kwalifikuje. Wiaterek lekko pod narty. Oj, problemy, lekkie problemy, ale chyba będzie, nie będzie aż tak źle. No kwalifikacja powinna być na spokojnie tutaj, myślę. 17 miejsce, ostatecznie 17, czyli ani Jan Herl, ani Jakub Wolny nie przeskoczyli mnie. Lecimy z pierwszą serią konkursową. Nie ma Jana Herla, jest Jan Herl, czekajcie, Jan Herl, dobra, bo mi się już pomyliło. Rzeczywiście jestem przed Janem Herlem w klasyfikacji, więc skaczę po nim. No i 2 Polaków na górze zostało, ja już jadę na rozbiegu, już w powietrzu. Nie, złe wyjście z progu, ładnie. Ładnie, pięknie leci, no i brawo, no i pięknie. Jeden z lepszych skoków, pierwsze miejsce. No i słuchajcie, pierwsze miejsce po pierwszej serii, świetnie. Kuba Wolny również w dziesiątce. Jan Herl też jest w dziesiątce, ale my zajmujemy pierwsze miejsce. Mamy szansę na zwycięstwo w tym konkurcie, proszę państwa. 230, ojojojojoj. Olbrzymia odległość czeka nas na pokonanie. No nie wiem, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale da się to zrobić. Muszę się naprawdę się spiąć. I tutaj ładnie wszystko to na razie wygląda i no zobaczymy, oby było drugie miejsce, ale blisko, naprawdę, tak się spiąłem, 230 metrów, świetny skok, świetne wyjście z progu, ale niestety na notach straciłem za bardzo, poszedłem na narty, położyłem się na narty za bardzo, o Jezu, nie to, na narty się położyłem za bardzo w drugiej fazie lotu, no i zobaczcie o ile 4 plus 3 to 0,7 punktu, no niesamowita. Ale Niko Gatuzako, Finn zwycięzcą konkursu Pucharu Świata, Kevin Bigner z Ameryki, z USA na 3 miejscu, świetnie. Ale jak się teraz zmieniła klasyfikacja generalna Pucharu Świata? 2 punkty przed Kubą Wolnym. Tylko raz wygrałem konkurs, w 23 konkursach tylko raz byłem najlepszy. A ja jestem na prowadzeniu, prawie na końcu, 3 konkursy zostały do końca.
Raz, jeszcze raz na właśnie Vikersund. No i potem będziemy mieć dwa razy dwa konkursy indywidualne w Planicy. Dwa punkty, no kurczę, no mamy ten konkurs Vikersund, jeszcze walczymy. Oczywiście trzeba obronić, no bo teraz nie ma co atakować, trzeba bronić tego pierwszego miejsca. Po prostu. Ale naprawdę, no żółta koszulka lidera. Uhuhuhuhu, trzy konkursy do końca. Oczywiście w przyszłym odcinku rozgramy sobie całą Planicę. Konkurs drużynowy i dwa konkursy indywidualne. Ale ten skok, powiem wam, ten skok w drugiej serii przed chwilą w tym konkursie był fenomenalny. No tam błąd techniczny. Za bardzo położyłem się na nartach i no zszedłem trochę z wysokości. Świetne, no to dostałem 18 miejsce zaledwie. Oj. No ale teraz jest ważny, teraz bardzo ważny konkurs. Czy utrzymam tą żółtą koszulkę lidera? Wydaje mi się, że Jan Herl, nawet jakbym nie awansował, on by wygrał, to chyba by... Ale nie wiem, jaka tam jest przewaga. Nie chcę was też okłamać, nie pamiętam, nie patrzyłem, nie liczyłem. Zobaczmy, teraz lepiej, no i lepsze noty też powinny być niż niż w tej drugiej serii, ale gorsze niż w kwalifikacjach. Trzecie miejsce, nie jest źle. Uhuhuhuhu, trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Wow, na Vikersund. Co tu się wydarzyło? Kuba Wolny, gdzie jest Kuba Wolny? Bo Jan Herl, czekajcie, Jan Herl jest na 13 miejscu, a Kuba Wolny się nie zakwalifikował? Co? Oj, coś się z Kubą Wolnym dzieje nie tak. No dobra, trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Czy któryś wygra? Oby, zobaczmy. No ja mam szansę stanąć na podium. Drugi raz z rzędu, tylko musi być naprawdę dobry skok. Oj, nie wiem, czy nie za bardzo się położyłem na narty. Ale ładnie złapałem noszenie i leci, ale do tej czerwonej linii nie doleciałem. To jest drugie miejsce. Czy będę na podium? No Polak na pewno jakiś będzie na podium. Ja będę na podium. Proszę bardzo. Klemens Pudlańka i Paweł Wąsek spadli z podium, ale nie skoczyli aż tak tragicznie. No i czwarte, piąte miejsce. I tak nie jest źle. Ooo, Jan Herl. 234 metry. Wyprzedził. Wygrał konkurs. 20 punktów do mnie odrobi, ale nie przegoni mnie w klasyfikacji generalnej. Ale może przegonić Kubę Wolnego. Tak jest. Przegonił Kubę Wolnego do mnie. Dwa konkursy do końca. Dwa konkursy do końca. Jest przewaga. Mogę wygrać Puchar Świata. Słuchajcie, kryształową kulę mogę zdobyć. Kuba Wolny. No ma szansę Kuba Wolny. No bo to jest... To nie jest mniej niż 100 punktów. Trzech zawodników mniej niż 100 punktów, to tutaj na pewno będę na podium, bo no nie ma szans, że tutaj już Daniel Huber mnie dogoni. Czyli zakończymy ten sezon na podium Pucharu Świata. Fantastyczne osiągnięcie. A zobaczmy teraz, kto wygrał Row R i na którym miejscu ostatecznie zakończyłem właśnie ten turniej. Sprawdźmy Row R. Wyniki. Ależ to jest wielkie. Kto wygrał? Jan Herl, potem Daniel Huber, ja na trzecim miejscu. Potem znowu Filip Aschenwald, Stefan Kraft, Austriacy, jak świetnie. Jaka w ogóle strata? Do drugiego miejsca punkt! Zabrakło mi punkt do drugiego miejsca, a do pierwszego 20, niecałych 20, 19 punktów mi zabrakło do pierwszego miejsca. To jest naprawdę mało. Zobaczcie, ile było serii punktowanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 punktowanych serii. To wynika z tego, że 1,9 punktu na serię Jan Herl ze mną wygrywał. 76 zawodników, olbrzymia tabelka. Możecie sobie zatrzymać, sprawdzić i przeanalizować, kto tu był, kto tu ma potencjał, a kto nie ma tego potencjału, kto jest dobry, kto jest słaby. Jak tam w ogóle Polacy? Zaraz sprawdzimy, tylko jeszcze wam zjadę. O, dobra. Jak tam Polacy? Dobra, mamy... Ja jestem na trzecim miejscu. Świetny występ, uważam. Potem Andrzej Stenka, Klemens Murańka. 11-12 miejsce. Klemens Murańka raz nie punktował. Byłby wyżej, gdyby punktował, no. Ale Andrzej Stenka we wszystkich seriach miał tam jakiś punkt, ale też nie... Zobaczcie. No tutaj miał 104,8, czyli do drugiej serii w Tromso nie wszedł. No także, no takie... Takie z pierwszych serii też są, nie? Wiadomo. Jakub Wolny 17 pozycja też raz nie punktował. Raz w ogóle nie przeszedł kwalifikacji w ostatnim konkursie. Także no... Także... Czekajcie, Jakub Wolny tam był. Dalej lecimy z tematem. Paweł Wąsek na 32 miejscu. No i Aleksander zniszczył na 56 i to chyba tyle, bo 6 u nas jest. Dobra, tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to fajnie, jakbyście zostawili łapkę w górę, zasubskrybowali kanał, będzie mi bardzo miło. No myślę, że odcinek naprawdę na wysokim poziomie, ciekawy. No też inne liczenie tego wszystkiego, całego roweru. No potężna tabelka, dużo wartości i to fajnie wygląda. I też można sobie przeanalizować po kolei. Fajnie to wyszło. No i mam nadzieję, że wam się po prostu film spodobał. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku Planica. Cześć!